hejt i rozdawnictwo po prostu bankrutuje. Nigdy się tym węglem nie ubrudzili, tak? Nie znają tej pracy fizycznej. Nie ubrudził się węglem, pana zdaniem. Tak, moim zdaniem tak. To, co robią, to psują państwo, są nieudacznikami. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Czy grożący palec Jarosława Kaczyńskiego w jakikolwiek sposób pana zdyscyplinuje albo przestraszy? Nie przestraszy mnie, bo prezes wielokrotnie groził palcem i dzisiaj te groźby mają już taki charakter, powiedziałbym, popadający w śmieszność. No dobrze, tylko pytanie, czy tak samo odbierają obywatele Poznania chociażby te słowa Jarosława Kaczyńskiego, tak samo jak pan? Czy nie obawia się pan sytuacji, w której władzy centralnej Zjednoczonej Prawicy uda się zohydzić samorządowców i przedstawić ich jako tych, którzy nie dbają o dobro własnych mieszkańców? Ja jestem atakowany od samego początku przez Prawo i Sprawiedliwość, przez tych polityków i póki co to wybory pokazały tak naprawdę, jak poznaniacy to oceniają. Tak? I pozycja PiS-u w Poznaniu jest taka, jaka jest, czyli najsłabsze poparcie w skali całego kraju. No dobrze, to Poznań może nie był najlepszym przykładem, to zapytam ogólnie, czy to nie jest tak, że władzy Zjednoczonej Prawicy, władzy centralnej uda się zohydzić Polakom władzę samorządową? Próbują to robić od dłuższego czasu. Czy im się to uda? Zobaczymy, gdy będą wybory teraz parlamentarne. Najważniejsze dla Polski od wielu lat. Myśli pan, że to się przełoży na wybory parlamentarne? Bardzo. I również oczywiście potem wybory samorządowe. Jeżeli one dojdą do skutku w tej formule, którą znamy, bo niewykluczone, że Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyło do tego, by na przykład zlikwidować powiaty czy urzędy marszałkowskie, to widzimy, co się dzieje od lat i ta próba centralizacji kraju będzie się pogłębiała, jeżeli oni by wygrali. Także musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło. A ma pan poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość już z otwartą przyłbicą przybrało atak na samorządy? Robią to od samego początku, co przykładem... Ale teraz to się nasila. Nie, wcześniej też było. Widzieliśmy przecież to hejt wobec Adamowicza, hejt wobec mnie. To cały czas miało miejsce, to cały czas występuje. To widać wśród tych polityków, również tych niższego szczebla. To miało miejsce, ma miejsce. Dzisiaj mamy sytuację zupełnie inną, dlatego że widać, że państwo nie działa. Ten program wyborczy Polska w ruinie, oni wzięli do dosłownie i rzeczywiście można powiedzieć tak, że udało im się doprowadzić do największego kryzysu państwa, jaki pamiętamy właściwie chyba już nawet nie od czasu, gdy odzyskaliśmy wolność, ale ja bym tutaj nawet powiedział, że to jest od czasu II wojny światowej. To jest rzeczywiście sytuacja, w której boimy się, czy starczy węgla, nie panują nad sytuacją zupełnie energetyczną w zakresie na przykład cen energii elektrycznej. Widać, że ten sposób zarządzania państwa, czyli hejt i rozdawnictwo, po prostu bankrutuje. A gdyby pan miał określić, jakie są dzisiaj, z pana perspektywy, jako prezydenta miasta, największe takie zgryzoty i problemy związane z nadchodzącymi miesiącami? Czy to jest właśnie zapewnienie ciepła w domach mieszkańcom? Czy to jest kwestia braku pieniędzy ze na przykład Krajowego Planu Odbudowy? Czy może jakieś jeszcze inne kłopoty, z którymi musicie się mierzyć na co dzień? No, przede wszystkim najbardziej przeraża mnie ta nieudolność zarządzania państwem, która przekłada się na przykład na takie dramatyczne wzrosty cen energii elektrycznej, kilkuset procentowe, które dotyczą nie tylko samorządu, ale też przedsiębiorców i mieszkańców. To będzie oznaczało tak naprawdę problemy poważne dla przedsiębiorców, zamykanie się przedsiębiorców, zwalnianie ludzi. To będzie potężny kryzys gospodarczy, do którego doprowadziły rządy Prawa i Sprawiedliwości. To jest jakby jeden element. I oczywiście my od dawna staramy się pomagać tym najsłabszym, tym, którzy nie radzą sobie. Wydajemy dziennie 1500 posiłków dziennie. To jest chyba najwięcej w skali całego kraju. I wspomagamy tych najuboższych. I dzisiaj oczywiście sytuacja Poznania w tym zakresie jest w miarę komfortowa, bo u nas 60% wszystkich budynków jest ogrzewanych przez Veolię. I kiedy się rozpoczęła wojna, ja tydzień później dzwoniłem do szefów Veolii, pytając, jak wygląda ryzyko
tak naprawdę w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Po 2 tygodniach dostawałem już informacje z negocjacji w Afryce Południowej Afryki. Na poziomie kwietnia, maja dostawałem zdjęcia statków załadowanych węglem. Jeżeli się działa profesjonalnie i myśli się o tym, nie miesiąc przed zimą, kiedy już następują temperatury w nocy na poziomie 3-4 stopni, tylko myśli się o tym z wyprzedzeniem. To jest zarządzanie tak naprawdę czy strukturą taką jak miasto, czy strukturą taką jak państwa. Nie od akcji do akcji, nie od konferencji prasowej, PR-owej i zapowiedzi kto co dostanie, tylko po owocach go poznamy, tak? Czyli widzimy dzisiaj, jakie są owoce tego rządzenia, tak? I sposobu, w jaki jest Polska prowadzona. A czy państwo w Urzędzie Miasta mają już zaplanowany, a może już wdrożony jakiś plan oszczędnościowy? To znaczy, czym będzie się obecny sezon jesienno-zimowy różnił od poprzedniego? No po pierwsze, te zapowiedzi, że możliwość będzie obniżenia tych cen za energię elektryczną do poziomu 765 zł netto. Za kilowato, tak. Czyli tak naprawdę 965 zł brutto. To i tak jest 70% więcej niż to, co jest dzisiaj. Niektórzy nawet mówili, że to jest około 200%, ale rozumiem, że... Te propozycje pierwsze to były 2700, które dostaliśmy od monopolistów, tak? A sytuacja jest taka, że my inwestujemy cały czas w termomodernizację. Zbudowaliśmy przy wsparciu środków unijnych instalację termicznego przetwarzania odpadów, która generuje 100 tysięcy megawattogodzin rocznie. My potrzebujemy razem ze spółkami wszystkimi zależnymi 150 tysięcy. Czyli tak naprawdę Poznań w tym zakresie 2/3 prądu produkuje sam. I cały czas inwestujemy w te właśnie elementy. To jest przykład, jakby mogło być, gdyby cała Polska inwestowała w energię odnawialną na przykład. Ale dobrze, to już jest zupełnie nie tylko w te elementy, ale również w takie porządne zarządzanie. Dzisiaj gdzie mamy problem? Mamy problem w tym, że tego węgla PKP nie jest w stanie przewieźć, bo rządzi PKP związkowiec, tak? I my, rząd nie wie tak naprawdę, ile ma węglarek, jak tak naprawdę ten węgiel, który mamy w tej chwili w portach, jak go przewieźć. Tutaj leży logistyka. My inwestujemy od lat w remonty infrastruktury torowej, tak, żeby tramwaje mogły szybciej jeździć. Panie prezydencie, bo wszyscy mówią, że problem jest z dostępnością surowca, a nie z dystrybucją. Problem jest w tym, że ten surowiec już na przykład, proszę zobaczyć, jak wygląda w Gdańsku. Pani wpłynie do Gdańska, po lewej stronie hałdy węgla, po prawej stronie hałdy węgla, tylko jak to przetransportować do poszczególnych miast. Ale nigdy nie było z tym problemu. No, a przecież Prawo i Sprawiedliwość rządzi od 2015 roku. Ale jest w tej chwili problem, bo nie ma takiej liczby węglarek. Tak? To jest jakby pierwsze... co się z nimi stało? Wyleciały w kosmos? A cholera wie, co zrobił z tym PKP. Tak? Ja nie mam wpływu na... To jest ciekawy wątek, o którym wspomniał. I w tym momencie, po pierwsze, tak, ten węgiel był przewożony również ze Śląska, tak? I był dystrybuowany. Na ile, załóżmy, jest ten kanał drożny z poziomu chociażby no, z nadmorza, tak? Czyli z Gdańska, ze Szczecina, tam gdzie mamy porty, to jest jakby drugie pytanie. Tak? Na ile ta infrastruktura torowa w tym momencie wystarcza? Druga rzecz jest taka, jaka jest kumulacja? Jeżeli węgiel był dostarczany przez cały rok sukcesywnie i te składy były napełniane, załóżmy, przez cały czas, a teraz następuje kumulacja, bo rząd kupił ten węgiel i pewnie dzisiaj przypływają te statki jeden za drugim, tak? Tylko to jeszcze trzeba rozpakować, przewieźć i dostarczyć do miejsca przeznaczenia. Co więcej, ja paliłem węglem w latach 90. w moim rodzinnym domu. Wiem, co to znaczy. Nosiłem ten węgiel, musiałem go wpierw wyładować z samochodu ciężarowego i wiem, jak to wygląda, wiem, jakie są rodzaje węgla. Jeżeli oni sprowadzili to, co dzisiaj słyszę właśnie od tych, którzy zajmują się dystrybucją węgla, jakiś kolumbijski syf, coś, czym ale się nie da tego, palić. No przecież PGE w tej chwili już proponuje i zamawia węgiel brunatny, który jest niezwykle toksyczny w procesie spalania, a państwo jako samorządy mają obowiązek nałożony przez Unię Europejską no, trzymania tych poziomów, jeżeli chodzi o poziom smogu. I to będzie kolejny problem. To będzie kolejny problem, no, ale też problemem jest to, że nam się proponuje w tej chwili być może te niższe ceny na właśnie energię elektryczną, ale pod warunkiem, że 20% zredukujemy zużycie. Co to oznacza? Tak? Czy ja mam w tym momencie zredukować liczbę połączeń tramwajowych? Tak? I... No właśnie, bo troszkę uciekliśmy od mojego pytania dotyczącego, czym się ten sezon będzie różnił od poprzedniego. Właśnie a propos cięć, oszczędności,
czego się mają spodziewać? Znaczy tak, my apelujemy już właściwie w tych późnych miesiącach letnich, apelowaliśmy o to, by mieszkańcy obniżyli temperaturę w mieszkaniach. Wiemy, że dzisiaj ta temperatura średnia jest 22 stopnie. Obniżenie tego o 1 stopień daje możliwość redukcji zużycia węgla o 5–7%. O 2 stopnie to byłoby 14%. I to byłoby bardzo racjonalne. My apelujemy, żeby samodzielnie to zrobić. Ja również u siebie w moim gabinecie, to jest też stary budynek, mam temperaturę zimą bardzo niską, 16 stopni. No to jest w ogóle zdrowe. Ale tak naprawdę ma to też jeszcze plus, że jak ktoś przychodzi, to szybko to referuje i nie ma jakiegoś tam... No dobrze, czyli apel o obniżenie temperatur w mieszkaniach. Co jeszcze? To jest bardzo istotne i to jest najważniejsze, dlatego że na przykład taka Veolia u nas 400 tysięcy ton węgla zużywa na ogrzanie mieszkań, ale 200 tysięcy na produkcję energii elektrycznej. Mhm. To się wiąże z tym, że to zredukowanie o 1 stopień pozwala tak naprawdę zaoszczędzić w zakresie emisji CO2 mniej więcej 40 tysięcy ton do 64, dlatego że 10%, jeżeli 5%, które jest mniej z 400 tysięcy ton, to jest 20 tysięcy ton. To się przekłada na bardzo poważne tutaj korzyści dla planety w zakresie emisji CO2. A jeśli patrzymy przez pryzmat tych bezwzględnych liczb, 40 tysięcy ton emisji CO2 to jest mniej więcej tyle, ile pochłonie 7 do 10 milionów drzew, bo jedno pochłania 6 kilogramów. I tak musimy po prostu działać. Przez edukowanie też społeczeństwa i pokazywanie, jakie są zależności, ile w nas jest. Załóż sweter, ratuj planetę. Co z cięciami? Na przykład dekoracje świąteczne, bo część mówi albo wygaszanie świateł na noc, albo ograniczanie liczby też kursów komunikacji miejskiej. Coś takiego wam grozi, czy nie? No przede wszystkim musimy patrzeć przez pryzmat liczby. Jeżeli mamy od lat inwestowaliśmy w oświetlenie takie energooszczędne, to oświetlenie nawet jak wyłączymy, to po pierwsze jest kwestia bezpieczeństwa mieszkańców. No dzieci chodzą ze szkół wieczorem, czy zapada zmrok wcześniej. Ludzie chodzą do pracy, z pracy. My musimy zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom i tam nie uzyskamy sporych oszczędności. U nas bardzo ważnym tym miejscem są tramwaje i autobusy elektryczne. I w dużych miastach to jest problem. My musimy tak naprawdę również działać nie na zasadzie takiej, że robimy jakieś głupkowate decyzje na poziomie rządowym, ustawy, które są dla wszystkich, czy to jest wieś, czy to jest miasto, czy to jest duże miasteczko. W Poznaniu tylko 10% wszystkich gospodarstw jest opalanych węglem tradycyjnie. Natomiast w mniejszych miejscowościach może to być 50–60%. I w każdym przypadku należy zareagować elastycznie. Należy to przygotować. Rząd powinien to robić od marca, a nie budzić się w październiku, że będzie zimno. To jest absolutny chaos w zakresie zarządzania państwem i o to mam pretensje do rządu, do premiera. I czym to się zakończy pana zdaniem, panie prezydencie? Bo były te spotkania u premiera, pan ze względu na swoje obowiązki w nich nie uczestniczył, no ale uczestniczyli pana koledzy, koleżanki. Pewnie jakieś tam relacje sobie zdawaliście z tego, jak wyglądała sytuacja. Tak. To jest porozumienie, to jest początek długiej drogi, jak to nazwać, bo rząd zdaje się ogłaszać sukces już. No wczoraj miało miejsce spotkanie komisji rządu i samorządu, tak, i mam relacje z tego wszystkiego. Mam te postulaty, które my w tej chwili przedstawiamy, na ile rząd się będzie w stanie z tego wywiązać, na ile będzie można wypracować dobre ustawowe rozwiązania, na pewno nie w ciągu 2 czy 3 dni. To będzie wymagało, nie wiem, 2 tygodni, czy nawet i też miesiąca. Dzisiaj prezydent Trzaskowski spotyka się z premierem i również tak będzie rozmawiał o tym, jak redukować 20% tak naprawdę zużycia energii w takich dużych miastach jak Warszawa. No co, metro ma wyłączyć? Niech ci ludzie zaczną myśleć, tak? No bo jak ja słyszę te wypowiedzi chociażby prezesa Kaczyńskiego dotyczące węgla, to widać po prostu, że to są wszystko ludzie, którzy żyli w jakichś luksusach, którym mamusia podawała śniadanie, tak? I którzy nigdy się tym węglem nie ubrudzili, tak? Nie znają tej pracy Kaczyński fizycznej. Nigdy nie ubrudził się węglem, pana zdaniem. Tak, moim zdaniem tak, ale pewnie będzie tak samo z Morawieckim i z innymi, tak, bo widać to po tych działaniach. Tak jak oni mówią o tych 2 tonach węgla, jeżeli taki niewielki dom typu 100 metrów kwadratowych potrzebuje 4 do 5 ton węgla rocznie, no to jak oni raz dają 2 tony, to co, mają palić co trzeci dzień? No dobrze, ale panie prezydencie, ja przypomnę jeszcze, co po tych wszystkich spotkaniach wczoraj w Puławach powiedział prezes Kaczyński. On powiedział, mamy do czynienia z procesem, który szybko postępuje. Zakończy się on tym, że samorządy swoje
zadanie wykonają. Czyli on nie rezygnuje z tego, o czym mówił Jacek Sasin w ubiegłym tygodniu z mównicy sejmowej, twierdząc, że to jest nasz obowiązek. To jest obowiązek rządu, tak? To jest obowiązek Morawieckiego, Kaczyńskiego, tak? I niech oni nie spychają tej swojej nieudolności. My im pomożemy. Pomogliśmy w pandemii, pomogliśmy również w szeregu... Tak? Natomiast w tym momencie niech oni robią swoją robotę. Niech oni nam też nie przeszkadzają. Niech nie pozbawiają nas środków finansowych. Bo to, co robią, to psują państwo, są nieudacznikami i ja mam nadzieję, tak, że zostaną z tego politycznie rozliczeni, a potem również mam nadzieję, że za łamanie konstytucji, za to szkodnictwo, za to działanie tak naprawdę, gdzie tolerowali różnego rodzaju nieprawidłowości, że z tego też będą rozliczeni, bo powinni. Panie prezydencie, co oznacza dla was brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy? Bo tych pieniędzy nie będzie, przynajmniej jeszcze przez rok. Co najmniej. To jest oczywiście sytuacja, w której inne kraje, w których nie ma problemów z praworządnością, już w tej chwili niwelują skutki pandemii właśnie poprzez uruchomienie tych środków finansowych, które naprawdę mają wielki wpływ na gospodarkę. I u nas te wszystkie nieuki, nawet jeżeli premier był jakimś prezesem w banku, to widać tak, że oni, jeśli chodzi o ekonomię, nic tego nie rozumieją. Tak? I to jest dramat, bo to dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw. Te środki pozwoliłyby w tej chwili na inwestycje ważne w zakresie chociażby właśnie energii odnawialnej, chociażby w zakresie cyfryzacji i konkurencyjności naszej gospodarki. Byłyby istotne dla kondycji finansowej przedsiębiorstw, a to się wiąże ze skalą bezrobocia, to się wiąże z wysokością pensji i jestem zbulwersowany, że rząd właśnie zaprzepaścił szansę na pozyskanie takich środków właśnie przez te wszystkie rzeczy, które się wiążą z praworządnością. Mało tego, pozbył się ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego, który uważany był za osobę, która już chyba właściwie jako jedyna próbuje się też z ogromnym doświadczeniem, bo tego Szymańskiemu zabrać nie można. No i zamienili go jeszcze na Szynkowskiego Welsenka, tak, którego znam osobiście. Którego znam osobiście, tak. No, nie będę już może mówił. Nie, no ale proszę powiedzieć, bo wielu może nie wiedzieć, w czym jest problem. No to jest, Szymon Szynkowski-Welsenek do tej pory to jest typowy działacz partyjny, który nigdy niczego w życiu nie robił, poza tym, że zaczynał karierę właśnie nosząc teczkę jakiemuś tam parlamentarzyście i cały czas był przy tej polityce i na tym polega jego znajomość tematu. Jest wierny i lojalny wobec Kaczyńskiego i na to Kaczyński może liczyć, ale nie wierzę, że on cokolwiek jest w stanie nam wynegocjować. To jest bardzo zła zmiana. To również jest wielki problem, bo ja dzisiaj też rozumiem, jak trudno rządzi się Morawieckiemu. Ma Sasina z jednej strony, ma co chwilę jakieś... Ale nikt mu nie każe tkwić na tym stanowisku, panie prezydencie. No i to jest jego decyzja. Ja i prezydenci miast mają na pewno większy komfort, mamy bezpośredni mandat, mamy oczywiście tutaj, współpracujemy z radami miast, ale w tym zakresie nie mamy takiego problemu, jaki ma Morawiecki, że mu ciągle jakichś partyjnych działaczy wtykają, tak, wsadzają mu na różne stanowiska, każą mu robić różne rzeczy, które potem mogą skutkować odpowiedzialnością karną. To nie jest na pewno łatwy chleb, ale tak jak pani redaktor mówi, nikt mu nie każe tej funkcji wykonywać, jeżeli on nie jest w stanie jej wykonywać. Natomiast Kaczyński też widać, że ma bardzo kruchą większość w parlamencie i właśnie ta chęć utrzymania władzy za wszelką cenę na koszt Polski, na koszt Polaków, to jest chyba dzisiaj dla niego ważniejsze, tak, niż polska racja stanu i nad tym ubolewam. No dobrze, a wracając do pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, czy wy przez to, co się dzieje w tej chwili w relacjach Zjednoczonej Prawicy z Komisją Europejską, nie będziecie w stanie zrealizować jakichś ważnych inwestycji? To przede wszystkim już ma miejsce, dlatego że te wszystkie kraje, które korzystają z tych środków, tam już te inwestycje idą, tak? Jeżeli u nas się nawet rozpoczną za pół roku, czy tam, nie wiem, za rok, to będzie realizowane w zupełnie innych cenach, no bo jeżeli mamy wojnę Rosji z Ukrainą, tak, to również wpłynęło bardzo na ceny cementu, stali, na wszystko, tak? Czyli te kraje lepiej przejdą przez ten kryzys niż Polska i to już jest jeden wielki problem. I oczywiście, że to jest tak, że te inwestycje
inwestycje właśnie w te niskoemisyjne elementy, czyli na przykład transport publiczny, sieci tramwajowe, zakupy autobusów wodorowych czy też elektrycznych, te działania, które by się wiązały z fotowoltaiką, tak, i z tym wspieraniem, tak, termomodernizacji, tych wszystkich innych elementów, szkoda, że my tego nie robimy, bo będziemy po prostu w tyle, jeśli chodzi o inne państwa Europy. I szkoda, bo to jest polska racja stanu. Moglibyśmy w ten sposób poprawić komfort życia w Polsce, w wielu miejscach, w wielu mniejszych miejscowościach też. Także no, ubolewam, że to się nie liczy, bo ważniejsze są te elementy, by utrzymać za wszelką cenę władzę. Panie prezydencie, jakie konsekwencje będzie miało przesunięcie terminu wyborów samorządowych, o czym też zdecydowała większość Zjednoczonej Prawicy? No, przede wszystkim sądzę, że w ten sposób iluś samorządowców nie zdecyduje się na start w wyborach, żeby wesprzeć opozycję, żeby ratować również ten model państwa, który dzisiaj mamy, żeby ratować Polskę. W ten sposób Kaczyński też się uchronił przed ewentualnym dużym ruchem samorządowców, bo o tym się mówiło przecież, że w parlamencie się pojawia. I wsparciem przez samorządowców opozycji, tak? Bo to jest jakby, ja też nie traktuję tego jako osobnego bytu politycznego, tylko jako coś, co by wzmacniało tak naprawdę całą opozycję. I ten element jest chyba tutaj bardzo istotny. Co więcej, Kaczyński, sądzę, bał się tego, że w wyborach samorządowych prawica bardzo mocno przegra, czy PiS bardzo mocno przegra, i to będzie takim elementem, który już pociągnie potem również kwestię wyborów parlamentarnych. Ale ja jestem przekonany, że wykażemy się odpowiedzialnością. Mamy w tej chwili dobrego lidera opozycji, jakim jest Donald Tusk, z naprawdę pozycją w innych krajach międzynarodową, nieporównywalną z jakimkolwiek politykiem, człowiekiem, który ma doświadczenie w zarządzaniu państwem, który jest też twardy, i ja mam nadzieję, że te wszystkie problemy, które dzisiaj gdzieś tam występują, jakieś nawet ambicjonalne tego czy innego polityka, czy pana Hołowni, czy Kośniaka-Kamysza, czy też Czarzastego, że to się uda tak naprawdę wszystko poukładać. Ma pan taką nadzieję jeszcze naprawdę? Ja jestem o tym przekonany. I zrobię wszystko, żeby w tym pomóc. Dlatego uczestniczę zarówno w działaniu Tak dla Polski, dlatego jestem aktywnym politykiem Platformy. Będę wspierał Donalda Tuska w tych działaniach, bo uważam, że to jest polska racja stanu. I również będę wspierał to dlatego, że Donald Tusk potrzebuje nie zwycięstwa na poziomie takim, że to będzie 2 czy 3% i potem, żeby to kleić opozycję, żeby mieć potem jakieś spółdzielnie. Albo podać w wątpliwość w ogóle wynik wyborów, co też musi być. To musi być mocne zwycięstwo, i ja wierzę po pierwsze w doświadczenie Donalda Tuska. Jestem przekonany, że Polacy postawią w tych wyborach na ludzi doświadczonych, na ludzi, którzy no być może są pewne zastrzeżenia, tak, dotyczące wcześniejszych rządów, ale na pewno to jest nieporównywalne jakościowo z tym, co mamy dzisiaj. Co więcej, jestem przekonany, że Donald Tusk, będąc przez 5 lat w Brukseli, on też się w tym czasie wiele nauczył. I pewne elementy, które wtedy, które przyjął, które zobaczył, że są, one również pozwolą lepiej modernizować Polskę. Więc wiem, że już muszę pana wypuszczać do dalszych obowiązków, ale jedno pytanie i krótka odpowiedź na koniec. Uważa pan, że opozycja w tym momencie wykorzystuje swój moment permanentnego kryzysu, który mogłaby przekuć na swój sukces własny, a przynajmniej na próbę przekonania wyborców, czy pokazania wyborcom, że my zrobilibyśmy to tak, tak i tak? Musimy tak naprawdę też wyciągnąć wnioski z tego, co się działo wcześniej. Kaczyński tak naprawdę zjednoczył opozycję wtedy swoją, tak? Ale on w tym momencie jednak był dominujący i dzisiaj również nie możemy tego zrobić w inny sposób. Tu musi być tak naprawdę jeden lider, który rozdzieli pewne zadania. Tu muszą być inni, którzy będą atakowali nie siebie nawzajem, tylko tak naprawdę naszym przeciwnikiem jest Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy widzę teraz pewne działania, na przykład na poziomie lewicy w Poznaniu, to ja też mam czasami takie wrażenie, że oni bardziej atakują Platformę niż Prawo i Sprawiedliwość. No tak? Także to było moje zdziwienie wynikające z pana przekonania co do jedynie. Ale to w tym momencie na końcu wyborcy będą wiedzieli, co mają zrobić. Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za wizytę u nas w studiu.